Panu Jezusowi Chrystusowi chwała, cześć i uwielbienie, teraz i na wieki wieków. Tak, kochani, apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, powołując się na Stary Testament, powiedział tak: ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. No i w naszych czasach jest takie trochę zamieszanie w zrozumieniu tej idei, istoty bycia świętym. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie tak, taki zespół dziecięcy. Oni się nazywali chyba Arka Noego właśnie. I oni śpiewali taki refren. Taki mały, taki duży, świętym może być. Taki gruby, taki chudy, świętym może być. Taki ja, taki ty, świętym może być. Dzięki za pomoc. No dobrze, wobec tego może być, będzie kiedyś, może gdzieś tam w jakiejś odległej przyszłości zostanie tym świętym, a może już dzisiaj jest święty. No i właśnie o to jest pytanie. Słowo święty po grecku to hagios. Świątynia była hagios, była święta. To słowo hagios to nie znaczy doskonały, bez grzechu, wspaniały. To słowo znaczy oddzielony, inny, wybrany. No i właśnie świątynia była hagios. To był budynek inny niż wszystkie, nie było takiego drugiego. To był budynek oddzielony do służby Panu Bogu. Szaty kapłana były święte. To znaczy były oddzielone od innych ubrań, w których kapłan chodził na co dzień. Te szaty, hagios, były przeznaczone tylko i wyłącznie do służby w świątyni. Święte były też naczynia, które tam świątynne. Nie można było ich używać do jakichś pospolitych celów. One były przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby świątyni. I tak sobie pomyślałem, że te pojemniki, w których są nasze kieliszki z winem, no to w tym rozumieniu też są hagios, ponieważ nie używamy ich do niczego innego, tylko do tego jednego celu. Co ma na myśli apostoł Piotr, kiedy właśnie mówi do nas ludzi: świętymi bądźcie. Właśnie on mówi: bądźcie hagios. Kilka wersetów dalej, w tym samym liście, czytamy taki tekst. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc
człowiek święty to człowiek oddzielony od świata. To człowiek poświęcony służbie Panu Bogu. To człowiek przeznaczony do służby według Bożej woli. To człowiek wywołany z tego grzesznego świata, obmyty krwią Pana Jezusa i przyłączony do ludzi zbawionych. Człowiek czysty, święty, ale nie według zasług czy jakichś cnót, które posiada, ale według łaski i miłosierdzia naszego Pana. A więc z jednej strony nie ma znaczenia, gruby czy chudy, niski czy wysoki, ale to ten, który został uświęcony przez sprawiedliwość i świętość Pana Jezusa w chwili pokuty, nawrócenia i napełnienia Duchem Świętym. A więc, kochani, jesteśmy świętymi. I to wcale nie nasza zasługa, lecz, jak powiedziałem, łaska i miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest wspaniała nowina. Każdy pokutujący grzesznik, przyjęty do grona dzieci Bożych, staje się święty, wybrany, oddzielony od tego świata, by służyć swojemu Panu i przebywać z Nim przez całą wieczność. Oczywiście świętość zobowiązuje. Człowiek wierzący wezwany jest do właśnie świętego, czystego życia. To znaczy życia oddzielonego od tego świata i przeznaczonego dla Pana Boga. Czy takie życie w ogóle jest możliwe? Jak wyobrażamy sobie życie człowieka świętego dzisiaj, teraz? Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział tak. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, będę czytał od 45 wersetu. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Proszę. Przeczytałem słowa Pana Jezusa. A ja wam powiadam. Następne słowa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? I teraz to najważniejsze zdanie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Zarówno kodeks Hammurabiego, jak i Stary Testament
dopuszczały zasady odwetu. Oko za oko, ząb za ząb, życie za życie, ręka za rękę. Ta zasada miała chronić porządku publicznego, no i odstraszać wszelkich tam agresorów. A więc Pan Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je prawem miłości. Poprzez rezygnację z własnych, często słusznych praw i pragnienie dobra drugiej osoby, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że ta osoba zmieni się, zobaczy coś, przyjdzie do Pana Jezusa. Chociaż pewnie będzie nas to trochę kosztować, nie będzie łatwe. No i czy w tym dzisiejszym szalonym, zabieganym, pełnym frustracji spraw na wczoraj świecie potrafimy kochać bezinteresownie? Potrafimy przebaczać tym, którzy nas krzywdzą? Bo jak czytaliśmy, kochać tych, którzy nas kochają, no to nie problem. Czy potrafimy w naszym nieprzyjacielu, czy kimś, kto nas aż tak bardzo nie kocha, czy potrafimy w nim dostrzec Chrystusa? Trudno jest przebaczać i ciągle trzymać wyciągniętą dłoń do pojednania, ale też jaki sens miałaby ofiara Pana Jezusa na krzyżu, gdyby nie wybaczył swoim oprawcom, czyli nam wszystkim. Chrystus uczy, że każdy jest godzien miłości. Bezwarunkowej i bezkompromisowej. A im kto bardziej grzeszny i błądzący, tym bardziej potrzebuje tej uwagi, troski i miłości. Tylko znowu, czy my dzisiaj, w dobie rozwiniętej techniki, mediów społecznościowych, rzeczywiście chcemy spotykać się z drugim człowiekiem tak twarzą w twarz? Czy chcemy okazywać mu nasze zainteresowanie, naszą miłość, nasze przebaczenie? Widzimy zatem i przekonujemy się o tym, że tak naprawdę Panu Bogu bardzo zależy na miłości człowieka. I jest to jedyna rzecz, którą człowiek, którą my możemy Panu Bogu dać. Tej miłości, której Bóg od nas oczekuje, On nie jest sobie w stanie sam zapewnić, ponieważ nie może, a przede wszystkim nie chce zmuszać człowieka, aby go kochał. Bóg oczekuje tej miłości od człowieka. I chodzi tu o tę miłość właśnie taką pełną, prawdziwą, obejmującą Boga i człowieka, przyjaciela i nieprzyjaciela. No i o tym właśnie mówi Pan Jezus w Ewangelii, której fragment przed chwilą czytaliśmy. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak bądźcie synami Ojca waszego, który jest w niebie.
to sformułowanie a ja wam powiadam wyznacza pewien pułap, wyznacza pewną poprzeczkę, jak rozumiemy bardzo wysoko zresztą, wyznacza ten poziom naszej miłości, jaką powinniśmy okazywać każdemu człowiekowi, a przez to samemu Panu Bogu. Ale tej miary miłości, jak sami często mówimy, nie ma, gdyż prawdziwą miarą miłości jest miłość bez miary. No i tego się nie da zamknąć w jakieś ramki, nie da się ustalić zasad, nie da się powiedzieć, czy to już dość, czy jeszcze nie. I w tej kwestii właśnie znowu Pan Jezus mówi, jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, no to jakiej nagrody się spodziewacie? Jeżeli pozdrawiacie tylko waszych braci, no to co szczególnego czynicie? A po tym wszystkim Pan Jezus wypowiada zdanie będące punktem kulminacyjnym i można powiedzieć najważniejszym przesłaniem całego chrześcijaństwa. Pan Jezus mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. I to jest właśnie ta jedyna rzecz, ta jedyna wartość, jaką człowiek może podarować Panu Bogu. Miłość bez miary, wynikająca z pragnienia doskonałości i prowadząca do tej doskonałości. I tą miłością do Pana Boga, do drugiego człowieka powinny być motywowane wszystkie nasze działania, wszystkie nasze dążenia. To powinno być czymś najważniejszym w naszym życiu. I jeśli tak się właśnie stanie, to nie będzie problemu z tym, co częstokroć gdzieś tam można usłyszeć, że nasze chrześcijaństwo jest drobiazgowe, wymierzone odtąd, dotąd, że nasza miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka jest wyrachowana, w sensie, a co ja z tego będę miał? Nasze religijne praktyki i dobre uczynki spełniane są z konieczności i często zaciśniętymi zębami. Ale wiemy, że taka miłość to żadna miłość. Takie chrześcijaństwo to żadne chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo to miłość bez miary i dążenie do doskonałości, dawanie z siebie więcej. No niby wiadomo, ale to nas przerasta trochę, prawda? I chciałbym tutaj wrócić do słów Pana Jezusa, które myślę w tej kwestii są kluczowe, a które czasem trochę pomijamy, może nie do końca poważnie je traktujemy, może nie do końca rozumiemy, o co chodzi. Posłuchajmy. W Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale, czytamy tak. A On, Pan Jezus, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No, wiemy, że
aby wejść do Królestwa Niebios, trzeba się nawrócić. Ale Pan Jezus mówi tutaj jeszcze, jeśli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A więc dwa warunki. Z jednej strony naturą dziecka jest to, aby więcej dzieckiem nie być. Każde dziecko chce jak najszybciej być dorosłym. Wstydzimy się dziecięcej niewinności, dziecięcego zachowania, dziecięcego myślenia. Myślę, że wszyscy rodzice gdzieś tam w którymś momencie widzieli to, że ich dzieci chciałyby już być dorosłe. Ale to właśnie dzieci Pan Jezus stawia nam za wzór. No i teraz, dlaczego mamy uczyć się od dzieci? Czego dzieci mogą nas nauczyć? Przecież to my, dorośli, uczymy nasze dzieci. I moglibyśmy tak długo mówić o pewnych cechach dzieci, ale zwróćmy uwagę tylko na kilka spośród nich. Dziecko z natury jest czyste i niewinne. Dziecko jest całkowicie zależne od rodziców lub dorosłych opiekunów, a szczególnie w okresie niemowlęctwa. Nie zmieni sobie pieluchy, nie wykąpie się, nie ubierze się, nie potrafi sobie coś zjeść. Całkowicie zależne jest od dorosłych. I pewnie dlatego Pan Jezus powiada, musicie stać się jak dzieci. Bez opieki Boga i Jego pomocy, a wręcz całkowitego uzależnienia się od Pana Boga, nie jesteśmy w stanie osiągnąć życia wiecznego. Dalej. Dziecko wierzy, ufa, ma autorytet, znaczy rodzice są dla niego autorytetem. I właściwie nie ma większego autorytetu dla dziecka niż autorytet rodziców. Tata tak powiedział i to jest wystarczający argument. Ale w późniejszym wieku pojawiają się też i inne autorytety. Dla wielu młodzieńców i panien dziś nie ma żadnych świętości i żadnych autorytetów. Zresztą dla większości dorosłych również. Ale dziecko z wiarą przyjmuje informacje, jakie są w jego kierunku wysyłane. Ufa bezgranicznie temu, co się do niego mówi. No i teraz pytanie skierowane do nas dziś. Czy uznajemy autorytet niebiańskiego Ojca? Czy wierzymy Jego Słowu? Czy Jego Słowo i On sam rzeczywiście jest dla nas autorytetem? Idźmy dalej. Dziecko jest prawdomówne. Starzy kłamią jak z nut. A nawet uważają to za rzecz pozytywną. Uważają to za życiowy spryt. Uważają to za coś, co pomaga im funkcjonować w życiu. Ale Biblia powiada, że ojcem kłamstwa jest diabeł. Na pewno zauważyliśmy, że dziecku bardzo trudno jest skłamać. A jeżeli już próbuje to robić, to widać to po prostu gołym okiem. Oczywiście mówię o tych dzieciach, z których Pan Jezus każe nam brać przykład. Bo podejrzewam, że jak dziecko ma, no nie wiem, pomóżcie mi, 5 lat,
6 lat czy 7 lat, no to ono już potrafi pewne rzeczy z nami zrobić, prawda? Potrafi nam już coś tam powiedzieć. A więc dzieci są prawdomówne i to musi być cechą Bożych dzieci. Prawdomówność. Dalej. Dziecko szybko potrafi nawiązać kontakt z innymi dziećmi. No wiemy, lubią się bawić ze sobą. Jeżeli już ta zabawa trwa, to jeżeli okazuje się, że to będzie koniec zabawy, że trzeba ją przerwać, no to jest tragedia. Nie, jeszcze chwilę i tak dalej. I czy jest też to cechą dzieci Bożych, które nie tylko chcą przebywać ze sobą razem na nabożeństwie, tak jak dziś, ale tak naprawdę lgną do siebie. Są częścią siebie. Idźmy dalej. Dziecko szybko wybacza. Nawet wtedy, kiedy dzieci gdzieś tam się posprzeczają, są łzy, jakieś krzyki, wniebogłosy, to po chwili wszystko mija i dalej świetnie się bawią, nie ma żadnego problemu. Ale niechby to dorosły doznał takiej krzywdy od kogoś innego, to koniec. Nie przebaczy. Do śmierci będzie to wypominał i będzie się gniewał. A Pan Jezus naprawdę powiedział: musicie się stać jak dzieci. Najpierw się nawrócić, przynajmniej on w takiej kolejności powiedział, a potem stać się jak dzieci. A w liście do Koryntian czytamy takie zdanie, też wcześniej jakoś nie zwróciłem na niego uwagi, ale może wy tak. Apostoł Paweł pisze tam tak: bracia, nie bądźcie dziećmi. No to jest w tej chwili moja manipulacja, czy tekst prawdziwy, ale ta przerwa to moja manipulacja. A więc bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. No i wiecie, Bóg daje nam mądrość coraz większą i większą każdego dnia. Pan Bóg chce, abyśmy z tej mądrości korzystali i w sprawach ważnych umieli podejmować dobre decyzje. Bóg nie chce, abyśmy byli naiwni, abyśmy pozwalali gdzieś tam prowadzić się na manowce. Bóg chce, abyśmy byli mądrzy, abyśmy byli świadomi tego, co się wokół nas dzieje, świadomi samych siebie. Ale w złem bądźcie jak niemowlęta. Więc rzeczywiście dobrze jest wtedy całkowicie uzależnić się od Pana Boga, stać się jak niemowlę, które niczego nie potrafi, do niczego nie jest zdolne, bo wtedy w złem bardzo często tracimy kontakt z Panem Bogiem. To są takie bardzo trudne chwile. Myślę, że każdy z nas miał gdzieś takie przeżycia, że to jest bardzo trudne. No i reasumując, jeśli mówimy, że dziecko jest święte, hagios, to chcemy powiedzieć, że jest inne niż dorosły człowiek i to jest prawda. Tak rzeczywiście jest. Możemy więc powiedzieć, że my, dorośli, możemy wiele uczyć się od dzieci. One są czyste, niewinne i święte. One ufają i nie są przebiegłe. One są prawdomówne, nie posługują się kłamstwem ani manipulacją. One szybko wybaczają, zapominają i potrafią cieszyć się z najmniejszej rzeczy.
Pan Jezus nigdy nie nakazuje nam rzeczy niemożliwych. I to przykazanie miłości nieprzyjaciół zostało nam dane po to, by pomóc nam przemieniać się na Jego podobieństwo. Bez tego nie damy rady. Pan Jezus już teraz jest gotowy obdarzać nas wszelkimi łaskami, które będą nam potrzebne, czy są nam potrzebne do tego, abyśmy mogli miłować naszych nieprzyjaciół. Czy to się nam zawsze uda? Pewnie nie. Pewnie nie. Ale próbując wciąż na nowo, będziemy wzrastać w Jego miłości i przybliżać się do Jego doskonałości. A to właśnie jest Bożym planem dla każdego z nas. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Doskonałymi bądźcie, bo ja jestem doskonały. A skoro tak, to pewnie nie są to rzeczy dla nas niemożliwe, trudne, owszem. Pewnie trzeba się będzie z tym trochę zmagać, ale możemy dojść do tego miejsca. I pamiętajmy, że tą kluczową rzeczą jest miłość do każdego człowieka i do Pana Boga. Jedyna rzecz, którą tak naprawdę możemy Panu Bogu ofiarować. Nic innego nie jesteśmy w stanie Mu dać. Co? Pieniądze? Czas? Jakiś wysiłek? Miłość. To jest jedyna rzecz, którą możemy Mu dać i to jest jedyna rzecz, której tak naprawdę On od nas oczekuje. Bo to prowadzi nas do świętości i prowadzi nas do doskonałości przed Nim. Kochani, powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, może nie wszyscy sobie to do końca uświadamiamy, może nie wszyscy bylibyśmy gotowi powiedzieć dzisiaj, teraz, że naszym gorącym pragnieniem jest miłość do Ciebie. Że naszym gorącym pragnieniem jest miłość do każdego człowieka. Panie, Ty widzisz nas, każdego z osobna. Panie, Ty wiesz, jacy jesteśmy. Panie, Ty wiesz, co trzeba w nas zmienić. Ale my z kolei wiemy, że obdarzyłeś nas wolną wolą. I jeżeli nie przyjdziemy do Ciebie, jeżeli nie poprosimy o pomoc, jeżeli nie zbliżymy się do Twojej miłości, to prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Ale jeżeli przyjdziemy, jeżeli powiemy, że rzeczywiście chcemy być święci i chcemy być doskonali przed Twoim obliczem, to Ty, Panie, zrobisz absolutnie wszystko, aby to stało się rzeczywistością. Ojcze, tak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego błogosławieństwa, ale też z drugiej strony wiemy, że to wszystko jest w Twoich dłoniach, wyciągniętych w naszą stronę. Ojcze, pomóż nam to wziąć, pomóż nam w tym funkcjonować. Pomóż nam być najpiękniejszym Twoim świadectwem. Właśnie świadectwem Twojego miłosierdzia dla każdego człowieka, Twojej miłości do każdego człowieka, Twojej świętości, a więc Twojego oddzielenia od wszelkiego zła. Jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy Twoim ludem.
jesteśmy Twoim kapłaństwem. I niech to nie będą puste słowa. Niech to będzie prawda. Teraz i zawsze. Amen.